Jest lipa dziadowska, która jest pusta w środku. O, proszę zobaczyć, jakie dziadostwo dotąd ma ziemię tutaj. To jakieś nawet szkła. Wszystko, nie wiadomo, tam jakieś żelazwo do środka powrzucane. Nie mogę jej w dół. Muszę wyskoczyć tutaj na górę, odciążyć ją od strony drutów, bo tutaj są druty, dosyć dużo tych drutów. Aby się zerwały, to by było masakra. No i muszę ją odciążyć, a później no, poodcinam te wszystkie, co przeszkadzają. I jakoś może sobie z nią dam radę. No, także serdecznie zapraszam do oglądania. Ja już się biorę do roboty. Hej.
No i niestety musieliśmy kończyć nocy. Viola tam jeszcze zdmuchuje z drogi. O, tak wygląda w środku. Jest pusta. Zrobiłem dwie zawiasy. O, tutaj z dwóch stron. Tak to wygląda. Podciąłem ją tutaj z przodu i te dwie zawiasy im utrzymały. To co wymodelowanie też pomogło, bo poszła tam, gdzie była wymodelowana. O, a w środku jest, o, nie widać, jest ziemia tutaj zaraz, także niżej nie mogłem jej ściąć, bo tam jest pełno ziemi i nie wiadomo czego. Tutaj gdzieś chłopak taki przechodzi, mówi, że scyzoryk tutaj jest wrośnięty. Pewnie go trafiłem, bo dwa razy musiałem ostrzyć łańcuch do 500i. No to jest kawał łańcucha tam, coś około 70 cm robocze, to jest tych ogniw do oszczenia, także no, ale dobrze wszystko poszło, także jest wszystko ok. Liczę na, obym się nie przeliczył. Hej!